Dobrze, słuchajcie, mamy takie rozwiązanie do tego, żeby trochę polewelować dodatkowo. Tutaj jest taka syrena paskudna. Patrzcie, jaką mordę ma paskudną. Halo, halo, cześć drogi widzu! Z tej strony Wilson! I witam cię drogi widzu w kolejnym już odcinku z Heroesów Piątych! Ale przypomnijmy sobie, co było w poprzednim odcinku! Markal wraz z Godrykiem umacniali pozycję sił Imperium Gryfów przed nadciągającymi siłami magów ze Srebrnych Miast. Nekromanta zyskiwał coraz to nowe umiejętności. Nie zabrakło też dramy miłosnej. O! Elaine! To jest moja miłość. Już teraz wszystko pamiętam. Ile potrzebuję złota, żeby ją kupić? 3000. Nie. Dobra, zaczekamy do następnej tury. Kocha to poczeka, nie? Nie widziałeś poprzedniego odcinka? Wyświetlić się on u góry i zobacz jak było. No dobra, teraz czas wracać do gry. Lecimy. No dobra, moi drodzy, jesteśmy ponownie w rozgrywce. I poza nagraniem załatwiłem sobie te tytany, przez co mamy dostęp teraz do tych skarbów oraz tego artefaktu, do którego bardzo chciałem się dostać, czyli do łuku srogu z jednorożca. Czyli dzięki niemu będziemy mieli prostą strzałkę dla strzelców przez całą mapkę. Bo wiecie, o co chodzi. Ogólnie strzelcy dopiero w odległości kilka pól od siebie mogą zadawać największe obrażenia, jakie są w stanie wrogom. A ten artefakt pozwala na to, żeby zadawali te obrażenia przez całą mapę, przez co w zasadzie wróg się nie musi ruszyć do tego, żeby mogli zadawać maksymalne obrażenia. Dobra, zbieramy sobie też ten kuferek ze złotem, biorę złoto i bierzemy ten artefakt. Ja ogólnie chciałbym jak najwięcej Markalem się kręcić po tej mapie, ale Markal ma słabe wojo, więc nie bardzo mogę nim spacerować. Dobra, kończymy turę tutaj. Tu patrzymy, co wrogowie robią, na razie nie robią nic ciekawego. Dobra, a my tutaj w mieście sobie, co my tutaj zbudujemy? Jeszcze poza nagraniem wybudowałem sobie ołtarz niebios, przez co możemy anioły rekrutować. I jedną gildię magów zbudowałem. Dodatkowo tam poziom drugi, o ile dobrze pamiętam. Okej. Ja mam Godrykiem jeszcze tutaj, w tym miejscu, mogę, mówię tutaj o tej części mapy, mogę sobie zająć ten grobowiec, przez co dodatkowe skarby zdobędziemy. Ja to zrobię. Pójdziemy jeszcze tylko do miasta. Pójdziemy do miasta, weźmiemy sobie tych magów. I co, ja tylko tutaj krzyżowców jeszcze mogę sobie zrekrutować. No dobra, to niech będą krzyżowcy. I wiecie co? Czemu by nie? Mogę to jeszcze tak zrobić? Czy ja w to chcę inwestować? Nie bardzo. Nie bardzo, dobra. I lecimy Godrykiem sobie do tego... do tego grobowca. Chyba, że Markalem to zrobię. Wiecie co? A może i Markalem? Dlaczego by nie? Albo nie, nie będę zużywał, sorry. Nie będę zużywał woja Markala. Raczej się to źle dla niego skończy. Kończymy turę. Patrz, o kurde, o skubany, jednak się ruszył. Kurde, ja byłem pewien, słuchajcie, że on będzie tylko taka patrolował, on jednak zaczyna sobie tutaj coś zajmować. Co za chamisko wredne, no. Dobra, idziemy tego grobowca i ja będę powoli już się wybierał na morze. Możemy sobie dodatkową gildię zbudować, chyba że to. Może na zamek zbierajmy surowce, no. Dobra, co ty kombinujesz? Co za pajac, no. Kurde, tam wampiry mi chyba załatwił, no nie! Co za typ wredny. Jak to już byłem? Aha, to pewnie ten mag jak tu przypłynął, to sobie tutaj zajął ten grobowiec. No dobra, to mi ukradł wszystkie skarby. No dobra, trudno, dobra, to jest jakby... I tak nie straciłem ruchów, bo i tak bym się nie ruszył w tym momencie. Dobra, zbierzemy sobie jeszcze jedną tygodniówę. I ruszamy na wody już. Teraz to już definitywnie, bo już szkoda czasu. Okej. Dobra, Markal niech się tutaj przesunie. Od razu zbierze sobie surowce z tego młyna na początku tygodnia. No i dobra, tak czekamy. A, czekajcie, kurde, już bym przeklikał, ale to trzeba zbudować. O, i dzięki temu mamy większy przyrost woja. Co ty robisz? Dobra, o, tydzień zbrojnych. Tydzień zbrojnych normalnie mi się wylosował. Ale czekajcie, bo to oznacza, że ci zbrojni mogą się do nas przyłączyć. Ale tu żadnego kurde nie ma akurat przy nas. Dobra, nie to nie. Szkoda. Dobra, zabieramy to wszystko. Tu byłem? Byłem, dobrze. Co jeszcze tu mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. Dobra, nie to nie. Ściągnijmy sobie tutaj te wojsko z budynków neutralnych. Dobrze.
I co? Co? Kupujemy wszystko, nie? Co, jakby to zrobić? Weź anioły, weź zbroję, to weź. Wszystkiego nie kupię. No, tak musi być. Ale prawie wszystko mi się udało kupić. Dobra, weź Elaine, niech weźmie sobie tych chłopków. Zawsze to dwa razy tyle złocisza z tego będzie. Dobra, tutaj sobie skończymy turę. I co, i ruszamy w morze. I chyba Godrykiem to zrobię, bo Markel jest za słaby po prostu. No ja nie wiem, Markelem nie jestem w stanie nawet wylevelować. No. Dobra, to Godryk będzie levelował w tej misji. Trudno. Dobra, ulepszamy sobie tych kuczników. I tutaj jeszcze... kupię sobie tych zbrojnych. O. Dobrze. I weźmiemy sobie tych kapłanów do armii. Dobrze. No już taką... Godrykiem mamy całkiem pokaźną tą armię. Dobra, weź sobie sekstans morskich elfów. To przez co podróż po morzu będzie dla ciebie szybsza i łatwiejsza. Dobra, i ruszamy w morze, dobra. Czekamy i patrzymy, co teraz będzie robił. Ja jestem na morzu, kolego. Zapraszam, dobrze. Ja bym się tutaj wybrał, wiecie, na tą wysepkę, bo ja tu widzę kartografa. A kartograf oznacza, że będę mógł sobie zobaczyć, co jest na mapie. A weźmy, wiecie co, bym chciał zrobić gildię magów, ale zróbmy zamiast tego magazyn zasobów, przez co jedną jednostkę kryształu tego czerwonego będziemy mieć, jeden przyrost więcej. Dobra, popłyniemy sobie tędy. Dobra, kończymy turę. I co, płyniesz do mnie? Koleżko, jest średni. A tu? Co to jest? Też średni jesteś. A wiecie co, zacznijmy ich załatwiać, żeby mnie nie denerwowali sobą. Zapiszmy sobie tutaj grę. No i co, i lecimy. Lecimy najpierw tego sprzątnąć. Wiecie co, mi zrobił tak małe straty. Ale ja sobie to rozegram. Ale wiecie co? Nie wiem, czy ja zrobię lepszy wynik, bo on mi pewnie kulą ognia jakoś strzelił, bo to tak wyglądało to. Bo normalnie komputer by tego mi nie zniszczył. Okej, sprzątnijmy najpierw tego dziada, wrednego. Dobrze. Tak jedź. Czy tak leć, gryfie. Tak zrób. Rzućmy może jakiś czar. Grupowa boska siła może. Maksymalna ilość obrażeń, a tutaj jest maksymalna co? Premia do ataku. Sam nie wiem, co ja bym chciał tutaj najlepiej zrobić. Przyszmy może wytrzymałość na tego strzelca, bo pewnie w niego strzeli komputerek. Oczywiście musiał w kawalerzystę strzelić teraz. Jednak widzicie włócznika. Jednak łucznik. No i co ty chcesz zrobić, panie klozecie? Dobra, co tytana? Strzelamy? Czy tego? Tego. No. Dobra, teraz tego się pozbądźmy. Super. I powinien zakończyć temat. No. To po nim. No, zrobiliśmy zdecydowanie lepszy wynik. Weźmy sobie ekspercki kontratak na nim. Ja nie wiem, czy ja to zrobiłem przy was, czy ja to zrobiłem poza nagraniem. W każdym razie Godryk zdobył jeden level dodatkowy i wybrałem mu umiejętność wtedy Mistrz Łask. Mistrz Łask. Dzięki czemu będzie rzucał lepsze czary, takie jak grupowa boska siła na przykład, czy wytrzymałość. Chyba boska siła, na pewno wytrzymałość. No dobra, w każdym razie zbudujmy sobie gildię magów trzeciego poziomu. Dobra, Markal niech podejdzie. I co złapie? Jakiś złapał czar z magii mroku. Grupowe cierpienie. Szczerze, ja nie jestem fanem magii mroku, ale potrzebna jest do tego, żeby... O, widmowy zastępy już jest fajnym czarem. Nie lubię magii mroku, ale potrzebne mi jest do skill wheela, żeby zdobyć tą umiejętność rasową, że tak się wyrażę. No dobra, kończymy tutaj turę. I co ty kombinujesz teraz? Tutaj jest... dwóch kolejnych. Ty, jaki ty słaby!
Jaki ty jesteś słaby, ojoj, jak mi przykro. Zaraz go sprzątniemy, spokojnie. Dobra, tu sobie zakończymy turę. Ty byś w sumie mógł nawet już się kierować na morze, czemu by nie? On już mnie nie jest w stanie zagrać. Nie wiem, co on zrobił, zwariował. Zwariował po prostu. Dobra, to pójdźmy, ruszajmy za ciosem. Gdzie on jest? Gdzie ty jesteś, dziadu jeden? Czekajcie, zaraz go tutaj dorwę. Nie wiem, dobra, gdzieś tu jest. Gdzieś się tu czai. Dobra, tutaj płyniemy Markalem. Czy ja coś jeszcze na koniec tu miesiąca mogę zrobić? Znaczy miesiąca, tygodnia. Wiecie co, ja niepotrzebnie się... Czy to jest to, co ja... Nie, dobra. Patrzcie, ale to jest głupie. Ale to jest głupie. Że mu nie jest głupio. I co ja mam z tobą zrobić? Jak coś to sobie wczytamy, bo to jest jakieś porąbane, żeby on tu przecież nic nie miał w tej armii, a mi zrobił takie straty okropne. Weźmy tego kościelca jeszcze, podzielmy sobie na jeden, o. I zobaczymy, no nie wiem, będziemy kombinować. No przecież on tu nic nie ma, no. Co za typ złośliwy. Ja w to nie wierzę po prostu. No zróbmy tak, no. Koś tego. Ten mag na pewno mi zrobił jakąś tutaj przerówę. Nie podoba mi się to strasznie, co się dzieje. No co, róbmy tak, no. Co tego, czy co ja chcę ulepszyć? Czy ten, skreślić? Dobra, niech tak będzie, no. On będzie miał zaraz znowu ruch. Ale to jest głupie. Ale to jest głupie, ale się wkurzyłem teraz, no. Patrzcie, co, jak on znowu obszerował, jakoś walnie się wkurzy. Nie, słuchajcie. Ja wszystko rozumiem, ale nie coś takiego. Ja wszystko rozumiem, ale tego nie! Dobra, w takim razie Godrykiem, wiecie co? Ja gonię tego dziada, bo mnie zdenerwował po prostu. I co, i będziemy zbierać na gildię magów, no. Sobie już maksymalnie tego, tutaj się nauczymy wszystkich czarów, jakich możemy, Markalem. A jeszcze jedną gildię magów będziemy mogli zbudować. Dobra. No i patrzcie, jest. Chyba do niego dopłyniemy nawet w tej turze. Dobra, Markal niech sobie pójdzie do tego młyna. O nie. No co ty, nie no, człowieku. Dobra, Markal zaraz się tu wybierze, tego cyklopa zaraz sprzątnie. A ty, Godryk, goń tego dziada. No i widzicie, i można bez strat, można. Dobra. Ten sprzątnięty. Dobra. Tu sobie wzięliśmy chłopków. I dodatkowy chłopek aż 100. Bardzo dobrze. Ale czekajcie, już bym go nie wziął normalnie do armii. Dobra, teraz jest tak, jak być powinno. Teraz tak jest, jak być powinno. Wiecie co? Zrobię taki myk. Ja wiem, że on tutaj jest. Zaraz się do niego wybierzemy. O, 5 rtęci, super. Właśnie potrzebowałem rtęci. O, i widzicie, już mi tylko brakuje jedna ta ruda tylko. O. Już mam teraz maksymalnie rozbudowaną gildię magów. Dobra, tutaj byłem. Lecisz tutaj. Okej. Okay. Dobra, kończmy turę. To weź. Kup mapę. A widzicie, teraz możemy się trochę porozglądać. Tutaj koniecznie Markale muszę się wybrać. Ja bym to zrobił jak najszybciej. To on jeszcze może zdąży coś polewelować. Dobra, lecimy tutaj. Lecimy tutaj. Ty sprzątnij tego dziada wrednego. Bez strat nawet udało ci się zrobić, super. Lecisz tu. O, i się nauczył teraz dodatkowych czarów, super. Dobra, tego sprzątnijmy. Weźmiesz dodatkowe złoto, tutaj lecisz. Dobra, już w sumie nie muszę tak zaglądać. Teraz komputer nie jest w stanie nam w żaden sposób zagrozić. Markal to już może ruszać teraz na morze, to już na pewno. Oj, jeszcze sobie tą latarnię na pewno zajmę. To będą szybciej mi statki pływać na tej mapie teraz. Dobra. O, nie byłem tutaj? Kurde. Serio?
No dobra, no. Jakiś zbrojny. Czy nie ma sensu? Ja bym go, wiecie, spróbował go drykiem złapać, ale mała jest szansa, żeby się do nas przyłączył. A tak to sobie dodatkowe doświadczenie tylko złapaliśmy. Nieduże, bo nieduże, ale zawsze coś. Dobra, kończymy tutaj turę. Tutaj wróg już będzie pasywny, bo on tutaj nie będzie rekrutował nowych tych bohaterów. Dobra, tu płyniemy. Dobra, ty lecisz w morze. Lecisz w morze. Kończymy turę. No i gdzie? Góra, dół. Gdzie on się mógł ukryć? Jak myślicie? Jak obstawiacie? Ty kurde. Dobra, nie, najpierw tutaj. On jest na górze, on jest gdzieś na górze. To na pewno. Dobra. Kończymy turę. Czy jest tu... Kurde, tu już nic ciekawego nie zostawił. Dobra, ale płyniemy najpierw tutaj. To sobie tam złapię, widziałem jeden do ataku. Byłem tu? Byłem. Dobra. Widzicie, jednak go nie ma, dobra. Kończymy turę. Oj, kolejny tydzień się skończył. Tydzień piorunów. Niedobrze. Będzie nas tu irytował. Weźmy tak, kupmy. To będzie nasza Elaine tutaj pozbywać się tych dziadów. Czy ja cię chcę? A weź go, dlaczego by nie? Ona i tak nie będzie levelować. A zawsze to jakieś to wojsko dodatkowe. Okej. Dobra, ruszamy na tą wysepkę. A ty, Godrej, ścigasz tego pajaca wrednego. A mnie zdenerwował, ale mnie zdenerwował. Gdzie on jest teraz? Jesteś! Mam cię tutaj, kurde. Łapać go. Patrzcie, on zgłupiał, on już się nawet ruszyć nie chce. No i co? Nie głupio ci teraz? Za siebie? Nie wstyd ci? Jesteś średni. Niedobrze. Mógłbym nawet to olać. Mógłbym to olać, ale nie. Dobra, przejmę to. Co, łucznictwo bierz, bo tego to ja na pewno nie chcę. No, bierz łucznictwo. No spore, żeś straty zrobił, no. Ale co ja zrobię? Okej. Pójdź tu. Dobra, resztę mapy będziemy już Markalem tutaj podbijać. Ogólnie Godryka też by się przydało polewelować, ja spróbuję to zrobić, jak się da. Ale nie wiem, czy, nie wiem, czy mi grana już na to pozwoli jakoś specjalnie. Bo tutaj większość mapy już jest w sumie wyczyszczona. Nie, znaczy no, większość mapy, no ta część w ogóle nie jest wyczyszczona. Ale pytanie, czy to wystarczy do tego, żeby wylewelować na większe poziomy, niż już jest to obecne. Bo już teraz dużo potrzebuję punktów doświadczenia, żeby móc levelować. Dobra. Kończymy turę. Markal niech zajmie tą... a zająłem, dobra, w latarnię, patrzcie, ja się zagadałem. Weźmy tutaj. O, jakiś kolejny czar tutaj złapał, super. Ty płyniesz po wojo dodatkowe. Jeszcze słuchajcie, mamy takie rozwiązanie do tego, żeby trochę polewelować dodatkowo. Tutaj jest taka syrena paskudna. Patrzcie, jakie, w ogóle, patrzcie, jaką mordę ma paskudną. Dobra, w każdym razie, jest to syrena. Dzięki niej możemy poświęcić naszą armię, jakby dając jej w prezencie. Ona da nam doświadczenie za to. Dokładnie nam zabiera 30% armii, niezależnie od tego, ile mamy. Ale wiecie, to tak działa, im mamy większą armię, tym więcej dostaniemy doświadczenia za to. Więc, tylko że to jest jednorazowe. Więc można zrobić taki mech, że zebrać jak najwięcej armii, popłynąć do tej syreny, zebrać doświadczenia ile się tylko da. No i w ten sposób wylewelować. Dobra, zbudujmy jeszcze ten budyneczek. A ty płyniesz do miasta. Dobra. Markal. Kurde, wiecie co? Jeszcze wezmę artefakty od Godryka, bo on już nie będzie za bardzo korzystał. Nie będzie aż tak bardzo korzystał. Dobra, Elaine niech zostawi te wojsko, te lepsze. To zostaw. Dobrze. Okej. Czy ja tu coś mogę jeszcze ciekawego zrobić? Nie, zrób ten budynek. Dobra, o i przekazuj teraz te artefakty. Dobrze. Masz to? Co to jest? Zwiększa obronę bohatera o 1 i zapewnia dodatkowe 25% do obrony przeciw czarom zimna. Może być.
Może być. Dobra, przekazuj te wszystkie artefakty Markelowi. Dobrze. Klątwa piekieł jakiś czerw. No dobra, niech tak będzie. Dobra, ty się wracasz. Ty się wracasz. Co tutaj możemy jeszcze zbudować? Zrób to. Tutaj już nie ma, słuchajcie, przeciwnika. Teraz będziemy sobie na spokojnie mapkę czyścić. Pójdźmy tu. Pójdźmy tu. Zobaczymy, co tam jest. Dobrze. Ściągnijmy to sobie wojsko od razu. Zawsze tu więcej chłopków. Dobra, Elaine. Elaine zabiera tych chłopów z miasta. Dobrze. I jeszcze tutaj weźmiemy sobie tych chłopów. Dobrze, o, w kieszeni złapał. Oskubany. To jest bardzo dobry czar, to się tym się różni od wskrzeszenia umarłych, że wskrzeszenie umarłych działa na stałe tylko dla nekromantów. Na stałe tylko dla nekromantów i działa na... reszta tych jednostek z innych frakcji to znika po prostu. Wiecie co, najpierw bym się tutaj wybrał. Ja już wam zaraz wytłumaczę dlaczego, bo chcę się dostać do tego artefaktu. Szybciej będziemy wylevelować. No. Jeszcze może miasto sobie zajmiemy w międzyczasie. No tak zrobimy. Dobra. Czar wskrzeszenie działa na stałe. Także jest to super umiejętność. Dobra, Godryk może niech płynie sobie już za Markalem. Bym te budyneczki pozajmował. Tam mogę, widziałem, że łuczników możemy sobie porekrutować. Ścigaj go, dziada. Dobrze. Dobra, budujemy. A już zaraz będziemy mieć wszystkie budynki, nie licząc tego budynku z lepszymi aniołami. Dobra. To zrób. Ścigamy go? Ścigamy, dlaczego by nie? On sobie wróci na spokojnie. Oj, co ja bym chciał stąd? Ja chcę mistrza bólu, bo on mi będzie potrzebny do skilli Willa. Mistrz bólu rozszerza działanie zaklęć rozkład i wrażliwość na grupę stworzeń, ale dwukrotnie zwiększa koszty ich rzucenia. Bohater traci tylko połowę swojej inicjatywy, by rzucić te zaklęcie. Dodaje plus 4 do siły czaru klątwa piekieł. Bierzemy oczywiście. Chociaż ta lepsza nekromancja też była fajna. Dobra, ścignijmy tego. Dodatkowe doświadczenie. Dobra. Teraz Godrykiem sobie tutaj... Właśnie, bo może się ten pajac do nas przyłączy. Nie chciał oczywiście. Rozegramy to sobie. Pytanie, czy ten gryf będzie chciał skoczyć, że tak się wyrażę. Nie. No i dobra, to co? Jego strata. Jego strata, sprzątnijmy tego. Ja nie wiem, jak komputer to zrobi z tymi stratami paskudnymi. No i dobra, sprzątnęliśmy go. O nie. Ale żeś mi kurde wylosował. No i co ja chcę? Jednostki bohatera posługujące się magią będą potrzebowały tylko połowy przewidzianej many, by rzucać zaklęcia. No weź to. Chociaż to mi się w ogóle nie przyda, jeśli mam być szczery. Dobra, ten budynek jeszcze miałem sobie zająć. Tu łuczniczek jest. Ścigaj go. Nie ma takich zdrad. Dobra. No i co, i łucznika bierzemy. Okej. Weź sobie jeszcze tutaj doświadczenie, Markal. No i co, i będziemy ruszać dalej na miasto. Będziemy ruszać na miasto, tutaj jeszcze musimy parę jednostek pokonać po drodze. Ruszamy na miasto. I dalej nam się odpali nowy event. No dobra, moi drodzy, ale na tym zakończymy sobie ten odcinek. Jeśli ci się podobało, zostaw łapkę w górę oraz komentarz. I widzimy się już w kolejnych materiałach. Dzięki wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!